Siema, tu Scooter Fingostyn. Nagramy dzisiaj Scooter Czeki. Moja i Gumisia. No i dobra. To tak, zaczynając z góry, mamy tu gripy Strikera. 59 zł. Barendy Lucky razem z kierownicą. Kierownica Lucky Air Bar. 309 zł. Zacisk North Hammer. 179 zł. Ale kupiłem za 70 zł od kolegi. Stary za 100, 150, ale kupiłem za 120. Skate Pro. Nie za blisko. Deczek, AO Dante. Milion. AO Dante 560. Rodo, nie możesz mnie nagrywać. 569 zł. Wideł Etik Legion. Kupiłem na grupie hulajnogowej Scooty za 100 i kółko jedno za 89 strajkiem. A drugie? Różowe? Drugie to samo, no nie? I papier z KT Pro. Ile? Dużo, a kosztuje całe 1700, dałem 1400. Ile? No to mój skuterczek to gripy Kult Vansy z 6 dych, Barendy Ruta 2 dych. Patologia. 8 stów, ale kupiłem za 5. No. Oklejoną taśmą. Oczywiście. SS Tilt 370 chyba. 4 Root Industries 109. Deck Lucky Prospect. Nie wiem ile. 5 stówek. No, 5 stów. Etik Legion SS Hit 220. Koła. Co to jest? Eagle. Elite. To jest Elite. No to 180 za sztukę. Ostatnio sprawdzałem. No i papier za 2 złote. No i naklejka nie rzucać. I wlepa Capron plus 5. Nie, no. Dobra, to teraz takie szybkie klipy. Kanik też chciał skuter czeka. Ja mam, mój Instagram jest tutaj i wiktor.kaniewski podłoga. O, to mój tu! Twój jest tutaj, tu, a mój Instagram jest tutaj, no dawaj. Mam dwie pary innych gripów, chociaż wyglądają tak samo. Takie czarne, ale będę miał nowe. Całe brudne. I no dobra, gripy 6 dych, barendy 2 dychy, Obisofty, Kiera, Blank Reaper. V2. Zacisk Etik. Pokaż bliżej, bo nie widzę. Cyple. No. Silpre, Cyple. Stereo Xelo. Ile zacisk? Zacisk kosztuje 109 zł. Stery kosztują jakieś 30 zł bym dał. Wideł też 4-3 dychy. Kulka kupiona od kolegi, którego Instagram macie tutaj. Ale kosztują jakieś... W takim stanie to może to są Lucky Atom i w takim stanie kosztują jakieś, nie wiem, 5 dych za 2 bym dał, a normalnie tak 110 za 1. I deck. Deck pękający Longway Prime, tutaj od kolegi, też macie Instagram. Za, no wszystko od kolegów. Kupiłem za 7 dych, ale jest warty 300. I papier Kora. 4 dychy za skutek. Dziękuję. Hello.